Pane Bože, Otče, ďakujeme Ti za dnešný večer, ďakujeme Ti za studium slova, za warsztaty komunikacji. Ďakujeme Ti, Ojcze, že jesteśmy ľuďmi, którzy przyjmują od Ciebie prawdę i zmieniają się przez tą prawdę. Ďakujeme Ti, Duchu Święty, że każde Twoje słowo, ono daje nam kolejną dawkę mocy, abyśmy żyli i zwyciężali. Ďakujeme, że Twoje słowo, ono jest dla nas rękojmią życia. My otwieramy się na Twoją prawdę, my przyjmujemy Twoje słowo jako Twoje słowo. Usuwamy wszelkie działania diabelskie, które chciałyby oddzielić nas od przyjęcia prawdy dziś. Amen. Siadajmy, proszę. Mamy... dwunasty rozdział Ewangelii Jana. Lanos. Dwunasty rozdział Ewangelii Jana od 37 wersetu. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego. A chociaż tyle cudów dokonał, nie wierzyli w Niego. Cuda nie są rękojmią uwierzenia w Boga. Widzieli cuda, a nie uwierzyli. Dlaczego? Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Cuda widać. Rozumiecie? Ludziom się wydaje, że jakby komuś odrosła ręka na ich oczach, to ludzie uwierzą w Boga. Nie uwierzą. Zrobią analizę psychofizyczną zjawiska. Powiedzą, to jest możliwe. Natura też tak może zadziałać. Dadzą Ci przykłady regenerujące się wątroby. Pokażą Ci wiele innych czynników, o których mówi nauka. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Dlaczego mamy czynić cuda? Mamy czynić cuda dlatego, że możemy. A rozumiecie? Posiadamy moc czynienia cudów. Mamy też czynić cuda dlatego, bo to jest w stanie usprawnić nasze życie. Cud jest ingerencją w naturalność. To jest cud. Ingerencja w naturalność. To nie jest w żadnym wypadku coś, co jest dane na stałe. To jest ingerencja w naturalność. Naturalność, która jest tworem Bożym. Bo to Bóg stworzył naturalność. Cud jest ingerencją, która na jakimś odcinku doprowadza do tego, że człowiek może przejść dalej. Może dokonać zmiany. Jednak cuda nie są rękojmią wiary. Rozumiecie? To nie jest rękojmia wiary. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie powiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Jahwe? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu, rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serca ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. Niestety teksty te są źle tłumaczone. Kiedy zaczniecie je tłumaczyć tak, jak należy, to brzmią one mniej więcej dlatego w ten sposób. Zaślepione oczy ich i zatwardziałe serce ich. Przez to nie widzą oczyma swymi i nie rozumieją sercem swym. Wskutek tego nie nawrócą się i nie będą mogli być uzdrowieni. W wypowiedzi proroka Izajasza nigdy nie było zrzucenia odpowiedzialności na Boga, że kogokolwiek zatwardził, czy kogokolwiek zaciemnił, aby człowiek ten nie mógł przyjąć Ewangelii. W ogóle takiego Boga nie ma.
Bo gdyby była taka sytuacja, to ja bym przestał być chrześcijaninem. Nigdy w życiu nie powierzyłbym się Bogu, który wali takie numery ludzkości. Bo to by było cholernie niebezpieczne. Bo on by się obudził ze złym humorem jutro. Rozumiecie? I kopnąłby mnie w dupę. Ale nie ma takiego Boga. Taki Bóg nie istnieje. Rozumiecie? Taki Bóg nie istnieje. Ale dlatego tłumaczymy pismo, żeby ludzie się dowiedzieli, że taki Bóg nie istnieje. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. To jest odniesienie do Mesjasza. Dlaczego powiedział to Izajasz? Ewangelista tutaj pisze. Czemu on to powiedział? Bo miał objawienie Chrystusa. Rozumiecie? Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego nie gwoli faryzeuszów. Ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali wiary swojej, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Widzimy dramat kompromisu. Dramat kompromisu, który jest rysowany przez ewangelistę. Jest napisane, że byli tacy z Rady, którzy uwierzyli, jednak nie manifestowali swojej wiary. Miałem przyjemność wczoraj gościć w Telewizji Polskiej i robić wywiad w programie Ocaleni. I miałem też taką ciekawą sytuację, bo razem ze mną tam była taka persona jak ksiądz biskup z Łomży, jeszcze tam inny ksiądz i parę fajnych innych osób, które zamknięto ze mną w szatę. Więc przez 40 minut ksiądz biskup ode mnie słyszał Ewangelię. Przekazałem im pełną drogę pańską. Może się okazać, że w ogóle to zmieni historię tych parafii. Ale najciekawsza rzecz się działa w studiu. Kiedy nasi wstawiennicy się modlili o to, aby można było tam w pełni głosić Słowo Boże. To redaktor podszedł do mojego przedmówcy i zapytał, opowiedz nam swoją historię. Przedmówca zaczął opowiadać. Doszedł do miejsca, gdzie powiedział mniej więcej w ten sposób. A potem uklęknąłem i zawołałem do niego o pomoc i on mi pomógł. A redaktor się przybliżył, spojrzał mi mu w oczy i powiedział, kto ci pomógł? Jakie jest jego imię? On powiedział, Jezus. A redaktor powiedział, to powiedz, że Jezus twoje życie podniósł. Ja byłem drugi w kolejce. Już wiedziałem, że będę mógł głosić pełną Ewangelię. A program jest przedświąteczny, więc obejrzą go miliony ludzi. Potem miałem zdjęcie z księdzem biskupem. W ogóle chciałem, żeby koniecznie ksiądz biskup się łamał opłatkiem. I mówię, przełamię się z biskupem w Telewizji Polskiej opłatkiem. Zrobię taki dym, jakiego jeszcze nie zrobiłem. Ale kurczę, wpadł kierownik produkcji, zaczął się drzeć, że jest pandemia. Ksiądz biskup łamał się opłatkiem tylko przed kamerą. Tak to byśmy mieli następną dobrą kontrowersję, na której byśmy mogli zarobić kolejnych ludzi. Ale moja wypowiedź była pełnym przyznaniem się do wiary. Ta moja wypowiedź doprowadziła do takiej manifestacji demonicznej, że redaktor czterokrotnie zapomniał tekstu i musiał opuszczać z powrotem wszystko. On mówi, co się stało? Nigdy mi się to nie przydarzyło. Ja siedziałem się modliłem w innych językach i gromiłem duchy chaosu nad tym człowiekiem. Mówię, Boże, niech on mówi, bo po to musi pójść, bo to musi w ogóle zafunkcjonować. Ale taka jest siła wyznania swojej wiary. Oni byli w kompromisie. Uwierzyli, ale nie powiedzieli. Nie wykrzyczeli całemu środowisku, że to on jest Mesjaszem. Nie zrobili tego. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. To duch humanizmu.
stary pieprzony humanizm. Od tysięcy lat działający. Umiłowali chwałę ludzką. Wystarczy wajchę przyłożyć i w centrum wstawić człowieka i jego prawa, jego cele i jego dążenia. I oni to robili już wtedy. To nie jest nowe. No mi mówią, Cyrulewski, ty głosisz nowe rzeczy. Ja mówię, nie głoszę żadnych nowych rzeczy. Głoszę stare prawdy. Powtarzam tylko po tych ludziach. Tylko po nich powtarzam, jak po pługach. Nie wymyśliłem humanizmu. Tu jest opisany humanizm. Ludzie nie wyznawali swojej wiary, bo umiłowali bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Rozumiecie? Umiłowali chwałę ludzką. Chwałę ludzką. Wiecie, jakie jest proste uderzenie w humanizm? Zrezygnować z chwały ludzkiej. Rozumiecie? Wystarczy, że zrezygnujesz z chwały ludzkiej. Rozumiesz? A natychmiast będziesz chciał głosić chwałę Bożą. Rozumiesz? Czemu pędzimy ludzi, żeby szli na ulicę? Nie po to, żeby wszyscy byli ewangelistami, to nie o to chodzi. Ale po to, żeby przestali miłować chwałę ludzką. Żeby stracili twarz. Stracili twarz. Bo kiedy stracą twarz, to będą mówić ich serca. Kiedy stracisz twarz, to twoje serce będzie krzyczeć o Chrystusie. Bo twoja twarz ci przeszkadza. Twoja twarz ci przeszkadza. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie? Nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. To było mocne słowo. To była rewolucja. Ustał jakiś Żyd i mówi: kto wierzy we mnie, wierzy w Jahwę. Kto wierzy we mnie, wierzy w Jahwę. Często spotykam ludzi, którzy mówią: Jezus to Syn Boży. Inni mówią: to prorok. Jeszcze inni mówią: to dobry nauczyciel, świetny coach. Ale kiedyś jeden kaznodzieja powiedział: na miłość boską, albo uznajcie, że był schizofrenikiem, albo że był Bogiem. Albo był to schizofrenik, albo był to Bóg. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja się śmieję, ludzie mówią tak. Jest Ojciec, jest Syn, jest Duch Święty. Ja mówię: amen. Wszyscy są. Ludzie się kłócą. W imię kogo chrzcisz? Bo ja chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A ja chrzczę w imię Jezusa. A ty w czyje imię chrzcisz? Henka z poczty. Kiedyś jednemu powiedziałem. W imię Henka z poczty chrzczę. Mówię. Pytałem tego człowieka, mówię: ty, a jakie imię ma Ojciec? Milczy w telefonie. A Syn, wiesz, jakie ma imię? Jezus. A Duch Święty, jakie ma imię? Milczy. Człowieku, trochę logiki. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Chcesz zobaczyć Boga? Patrz w Jezusa. Chcesz zobaczyć zachowania Boga? Czytaj Ewangelię. Tak się zachowuje Bóg na co dzień. Na co dzień tak się zachowuje. Ojciec, Syn, Święty Duch. Bo to jest Jezus. On to im mówił. Kto widzi mnie, widzi Ojca. Oni nieraz mówią: pokaż nam Ojca. On mówi: patrz na mnie. A Ojciec jest taki jak ja. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Jezus obiecuje tutaj, że każdy, kto wierzy w Niego, nie będzie w ciemności. Nie każdy uniknie ciemności, ale ten, kto wierzy w Niego, nie będzie w ciemności.
Ktoś mówi, jest wiele dróg do Boga. Ja mówię, każda droga do Boga jest ciemna oprócz jednej drogi. Jest jedna oświetlona droga, to jest Jezus. Innych dróg nie ma. I On o tym mówił. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. To są bardzo poważne wersety. Posłuchajcie. Jeśli kto słucha słów moich, każdego odrodzonego z Bożego Ducha człowieka zapytasz, czy słucha słów Boga, powie tak. Słucham słów Boga. Jeśli kto słucha słów moich, a nie przestrzega ich, ja go nie sądzę. I dodaję, nie przyszedłem po to, by sądzić, żeby zbawić. Kto go będzie sądził? Prawda, której nie był posłuszny. Ona go osądzi. Stanie w niebie ten człowiek przed moim trybunałem. Ja wezmę pilota i mu pstryknę ekran. I na tym ekranie pokażę mu prawdy, którym nie był posłuszny. I im bardziej będziemy szli w dół, tym bardziej nagroda będzie się zmniejszać. Mogły być planety, a będzie kaczuszka. Zawsze to jakiś prezent. Ale czy chciałbym z kaczką na kiju chodzić całą wieczność? I rajcować się dzwonkiem, który tam jest? Nie chciałbym. Rozumiesz? Chciałbym zarządzać światami. Chciałbym iść na przodzie. Chciałbym być generałem Armii Bożej. Tego bym chciał. Dlatego muszę nie tylko słuchać Jego słów, ale przestrzegać Jego słów. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, słuchajcie, kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, nie przyjmowanie słów Jezusa, bycie nieposłusznym prawdą Bożym, to wzgarda dla Boga. I ludzie mówią, kocham Cię, Panie. Czy przestrzegasz prawd moich? No, różnie. To mną gardzisz. Nie gardzę Tobą, Panie. Nie gardzę Tobą. Gardzisz mną. Nie stosowanie prawd Bożych w swoim życiu to wzgarda dla Boga. I stoją za tym demony wzgardy. Rozumiesz? Demony te powodują, że Bóg w Twoich oczach traci wartość. Wiesz, kiedy Bóg traci w Twoich oczach wartość? Kiedy nie przestrzegając Jego słowa podnosisz porażki i pytasz, gdzie jesteś, Panie? Duchy wzgardy stoją za tym pytaniem. Gdzie jesteś, Panie? Czemu życiu mi nie wiedzie się? Czemu mam ciężko? Czemu mam trudno? Duchy wzgardy za tym stoją. Rozumiecie? Znalazły się tam dlatego, że byłeś nieposłuszny prawdom Bożym, czyli pogardziłeś Bogiem. W swojej podświadomości powiedziałeś, gardzę Tobą. Kiedy nie przestrzegasz prawdy Bożej, to mówisz do Boga, gardzę Tobą. To się nazywa implikacja. To z tego wynika. Wielu chrześcijan, ogromna ilość jest mistrzami kamuflażu. Robią coś innego, ale inaczej to nazywają. Nazwijmy to tak, jak mówi o tym Bóg. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, lecz Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przez to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Jezus jasno mówi o tym, że to, co On mówi,
To jest wytyczna Boża. To nie są jakieś Jego subiektywne słowa. On siebie wstawia w miejsce ostatecznego autorytetu. On mówi, tak mi powiedział Ojciec. I to, co ja wam przekazuję, jest życiem samego Ojca. Kiedy przestrzegasz prawd Bożych, poruszasz się w nich, to życie Ojca płynie. Jeśli stosujesz to, co powiedział Jezus, to życie Ojca płynie. Jeśli nie stosujesz, a tylko słuchasz, rozważasz, jesteś teoretykiem, teologiem, wszystko wiesz, odpowiesz na każde pytanie teologicznie, ale nie funkcjonujesz w tych prawdach, to życie nie będzie płynąć, rozumiesz? Tu chodzi o przepływ życia. O przepływ życia. To nie chodzi o wiedzę, o informację. To nie chodzi o to, żeby zgrupować w sobie potężną teologiczną wiedzę. On mi znać odpowiedź na wszystkie pytania, kłócić się o doktryny. Ja kiedyś się też kłóciłem o doktryny, w ogóle broniłem jakieś prawa. Potem zacząłem się śmiać, mówię zaraz. O czym ja mówię? Zacząłem się śmiać z głupich pytań. Rozumiecie? Ja wczoraj tym ludziom tam mówiłem o łasce. Patrzyłem w oczy tego biskupa i mówię, dziś największy problem ludzi to zrozumienie łaski. On patrzył na mnie. Wiecie, co powiedziałem? Tak mówiła błogosławiona Faustyna. On spojrzał i powiedział tak. I mówię, to jest prawda nadrzędna. Błogosławiona Faustyna miała rację. To jest największy kłopot. Oni zaczęli tego słuchać. Rozumiecie? Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła jego godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Kogo umiłowawszy? Powiedzcie to słowo. Swoich! Jest napisane umiłowawszy wszystkich? Zapomnieli dopisać? Czy dobrze napisali wreszcie? Akurat w tym miejscu im się udało. Umiłowawszy swoich. Tych, którzy w Niego uwierzyli. A rozumiecie, co tutaj chodzi? To jest bardzo ważne słowo. I to nie jest słowo mówiące, że Bóg nie kocha wszystkich ludzi. Tu nie o to chodzi. Kiedyś napisałem taki artykuł o miłości, o takich różnych poziomach miłości. Jakie są poziomy miłości. I jest taka rozmowa Piotra z Jezusem. Jezus jednak rozmawia. Już po zmartwychwstaniu Piotr siedzi, nie przyznaje się do niczego, uważa, że jest w porządku, nikt nic nie wie. Rozumiecie? Jest dobrze. Jezus patrzy mu w oczy i mówi tak. Piotrze, kochasz mnie? I używa słowa fileo. A Piotr odpowiada, kocham cię. I używa słowa agape. On mówi, okej. Pyta drugi raz. Piotrze, czy ty mnie fileo? A on mówi, ja ciebie agape. I Jezus mu patrzy po raz trzeci w oczy i mówi, czy ty mnie naprawdę agape? On spuszcza oczy i mówi, ty wszystko wiesz. Ty wszystko wiesz. Wiecie, fileo jest o wiele głębszą formułą
niż agape. Wyjaśniam dlaczego. Ponieważ fileo to jest agape w akcji. To jest praktykowany agape. Można powiedzieć tak. Kochał wszystkich ludzi. Agape. Kochał wszystkich. Ktoś zapyta, jak blisko jesteś z nimi wszystkimi? Nie no, z nimi wszystkimi to w ogóle nie jestem blisko. A z kim jesteś blisko z nimi? Z trzema. Czy jest różnica między miłością tego człowieka do tych wszystkich, a do tych trzech? Wielka. Zgadza się? Ogromna różnica. Ogromna różnica. Jest napisane, on umiłował swoich. Kim byli ci swoi? Ci, którzy byli z nim blisko. Tym, którzy wiedzieli już, że on jest Mesjaszem. Tym, którzy powierzyli mu siebie i uznali go za swojego przyjaciela. Wtedy ta miłość mogła przepływać. Ludziom się wydaje, że Bóg kocha wszystkich, to oznacza, że wszyscy doświadczają Bożej miłości. To jest nieprawda. To, że Bóg kocha wszystkich, nie oznacza, że wszyscy doświadczają Bożej miłości. A cóż po miłości, jeśli się jej nie doświadcza? Wiecie, czym jest miłość bez doświadczenia? To seks. Samemu ze sobą, puszczając sobie film pornograficzny. Rozumiecie? Miłość bez doświadczenia jest niczym. Agape bez fileo jest niedotykalny. Niedotykalny. To slogan, że Bóg wszystkich kocha. Oni nie doświadczają tego. Doświadczają ci, którzy uwierzyli w Niego jako w Pana i Zbawiciela. A rozumiecie? Nie ma doświadczenia miłości. A więc nic po tej miłości. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, że ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. To prorocza proklamacja zbawienia z łaski. To prorocza proklamacja zbawienia ludzkości, obmycia ludzkości. Wiecie, w tamtym czasie, jak się wchodziło do kogoś na lunch, to się nie myło rąk, tylko nogi. Dlaczego się myło nogi? Bo się chodziło w sandałkach. Rozumiecie? Z cieniutką podeszwą i z rzemyczkami. Nie było kanalizacji, przyjaciele, w tamtych czasach. Nieczystości wylewało się z domów na ulicę. Na ulicy było bajoro. Nogi wszystkich śmierdziały gównem. Wchodziło się do domu, zdejmowało się śmierdzące sandałki, przychodził sługa, brał miseczkę i mył ci nóżki, bo inaczej by się wszyscy pożygali przy stole. A rozumiecie? Taka była procedura. Taki był savoir vivre tamtejszy. Nie chciałbyś jeść najlepszego humusu, rozumiesz, z najlepszą pitą, kiedy twojemu koledze śmierdzą nogi, rozumiesz, jak trzeba. Tak wyglądał tamten czas. Rozumiecie? Dlatego oni myli sobie nogi. Ale co robi on? Twój mistrz, ich mistrz, zaczyna im te nogi myć, wstawiając siebie w miejsce sługi, bo to słudzy myli nogi. On jako prorok prorokuje do nich. On mówi, ja was obmyję. To ja to zrobię, ja sługa. Ale kiedy on to robi? Wiedząc, iż ojciec wszystko dał mu w ręce, że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi.
wtedy to zrobił. Co mówi nam ten tekst? Aby służyć ludziom w mocy Świętego Ducha, trzeba wiedzieć, że Bóg dał ci wszystko. Trzeba wiedzieć, że od Boga się wyszło. I trzeba wiedzieć, że do Boga się idzie. Jak tego nie wiesz, nie znasz swojej tożsamości, to nigdy nie będziesz w stanie służyć ludziom. Żeby służyć ludziom, trzeba wiedzieć, że się wszystko ma. Trzeba wiedzieć, skąd się pochodzi i dokąd się idzie. Kiedyś pewien mnich na Syberii szedł, podpierał się kijem i natrafił żołnierza radzieckiego, który tam stał w ogóle na warcie. Żołnierz podszedł z karabinem i mówi do niego: skąd idziesz? Kim jesteś i co posiadasz przy sobie? A ten mnich znał słowo. To był mnich, który szukał Boga. Złapał go za mundur i powiedział: człowieku, mów tak do mnie jeszcze. Mów do mnie to, co powiedziałeś przed chwilą. Mów do mnie. Mów do mnie te słowa, bo ja muszę sobie to uświadomić. Skąd ja jestem? Dokąd ja idę? I co ja mam? Ja muszę to wiedzieć. Ty do mnie to mów. Te słowa powinny brzmieć w głowie każdego chrześcijanina. Czy ja wiem to, co mam, że co ja posiadam? Czy wiem, co ja posiadam? Czy wiem, skąd ja pochodzę? Czy wiem, dokąd ja idę? Rozumiecie? Mi można nasrać na plecy. Wiecie dlaczego? Bo ja wiem te wszystkie rzeczy. Ja pozwalam na to ludziom. Rozumiecie? Pozwalam wylewać na mnie swoje rzeki. Pozwalam ludziom na to, żeby mnie poniżali. Czasami mnie ktoś pyta: ciebie to nie boli? Ja mówię: nie. Nie boli mnie to z jednego powodu. Wiesz, jak się wszystko ma. Jesteś na przykład, wyobrażasz sobie, jesteś milionerem. Posiadasz wszystko. Wiesz, że twoim ojcem jest największy, najmądrzejszy człowiek świata. I doskonale wiesz, że tam, dokąd zmierzasz, będziesz miał same sukcesy. No to w międzyczasie mogą ci stać na plecy. Nic cię nie rusza. Nic cię nie rusza. Nie ma w tobie poniżenia. Nie ma w tobie chwili zastanowienia nad tym, rozumiesz, czy to mi nie odbiera godności. Nad tym, czy komuś odbiera coś godność, zastanawiają się tylko ci, którzy czują się gorsi, słabsi, nie wiedzą, dokąd podążają, nie wiedzą, co posiadają. Jeśli jesteś piękną kobietą i ktoś powie do ciebie, że jesteś brzydka, to ty popatrzysz na niego i powiesz: weź, no żart. Rozumiesz? Bo ty wiesz, że jesteś piękną kobietą. To, że ktoś powiedział, że jesteś brzydka, nie ma żadnego znaczenia, ale jeżeli będziesz miała kompleksik, jeden, dwa albo milion, rozumiesz? To ty się poczujesz poniżona. Jak on mu powiedzie, że jestem brzydka? Dlaczego? Spojrzy w lustro. Piękna kobieta nie patrzy w lustro, żeby się przekonać, czy jest piękna. W lustro patrzy taka kobieta, żeby się przekonać, czy jest piękna, która nie uważa się za piękną. I zerka, czy na pewno. Rozumiesz? Piękni nie myślą o swoim pięknie. Bogaci nie myślą o swoim bogactwie. Silni nie myślą o swojej sile. Wielcy nie myślą o swojej wielkości. Mali myślą o swojej małości. Biedni myślą o swojej biedze. Brzydcy myślą o swojej brzydocie. Jeżeli twoja tożsamość jest prawidłowo zbudowana, to możesz służyć ludziom jak twój mesjasz. Jeżeli nie, to nie będziesz służyć ludziom. Zawsze cię ludzie będą denerwować. W mniejszym lub większym stopniu będziesz chciał od nich zwiać. Bodźce uwalniane przez tych ludzi będą cię torpedować. Rozumiesz? Ale twoja tożsamość jest w stanie doprowadzić cię do tego, że będziesz mógł myć śmierdzące nogi i wiedzieć, że jest wszystko git. Rozumiesz?
Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umyć moje nogi? Piotr, mistrz. Piotr uważał, że to, co robi Jezus, to jest błędne. Piotr to był humanista. Wszyscy krzyczą na tego Judasza. Najszlachetniejszy facet nie był. Ale Piotr nie był lepszy. Wiecie, co różniło Judasza od Piotra? Pokuta. Powiem więcej, nawet nie pokuta, tylko wybaczenie samemu sobie. Judasz się wychuśtał dlatego, że nie przebaczył sobie. Rozumiesz? Piotr sobie odpuścił. Dlatego przeżył. Ale superlotny duchowo to on nie był. Do niego podchodzi Jezus z miską, żeby myć mu nogi. A on mówi: nie. Co robi? Tym gestem. Prezentuje religię. Zwykłą religię. Kimże ja jestem, że ty będziesz mył mi nogi? Ja taki grzesznik. Ja taki Piotr. Jak przychodzi Jezus, to się kolenie wywala i mówi: myj. Jak do mnie by przyszedł Jezus i powiedział: chcę ci umyć nogi, to bym powiedział: Panie, ja jeszcze chcę peeling, ja jeszcze chcę pani pedikiry, ja wszystko chcę, to ty tam dla mnie masz, ty wyciągnij ten sprzęt do nóg, ty zrób mi takie nogi, Panie, że ludzie będą drżeć, jak będą je widzieć. Tak mówi człowiek wiary, a nie: ty nie będziesz mi był nóg. Tyś Mesjasz jak grzesznik. Odpowiedział Jezus: co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. On wie, że on jest zaburzony. On rozumie jego duszę. On wie, że on nie trybi perspektywy proroczej. Do ludzi, którzy nie trybią perspektywy proroczej, nie możesz mówić jak do tych, którzy trybią. Bo oni nie wiedzą, o co chodzi. Trzeba nauczyć się z nimi rozmawiać. Przestańcie rozmawiać z ludźmi w taki sposób, jakby wszystko rozumieli, co do nich mówicie. Mówcie jak Mesjasz. Do pewnych ludzi trzeba powiedzieć: kiedyś się dowiesz, później ci powiem, zadzwonię w czwartek. Zadadzą ci trudne pytanie. Przyjdą do ciebie i powiedzą na przykład: udowodnię ci, że nie można stracić zbawienia, że można stracić zbawienie. Pokażę ci wszystko. Co ty na to? A ty powiesz: zadzwonię w czwartek. Powiedz mu tak. Powiedz: zadzwonię w czwartek. O czwartku się módlą niego. Wiesz, o co chodzi? W czwartek zadzwoń się, pytaj: jak tam? Rozumiesz? Co u ciebie, ziomuś? Rzecz mu Piotr: przenigdy nie będziesz był moich nóg. Odpowiedział mu Jezus: jeśli się nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Nie trzeba było go to logicznie tłumaczyć. Jezus pokazał, że jeżeli On nie obmyje grzechów człowieka, człowiek nie może mieć działu z Nim. To słowo mówi, że jeśli krew Jezusa nie obmyje grzechów człowieka, człowiek nie może mieć działu z Bogiem. To są słowa Boga. Rzeczy mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz ręce i głowę. Koniec. To są zachowania obsesyjno-kompulsywne. Rozumiesz, co to jest? Przed chwilą nie chciał mówić. Ilu jest takich chrześcijan? Ja się patrzę na ludzi czasami, nic nie robi, nic nie robi, nic nie robi. Jak potem zacznie robić, robi wszystko. Doby mu brakuje. Dzwoni do mnie, mówi: zajechany jestem. Ja mówię: a ile twoja doba ma? 40 godzin. Nie spałem w ogóle, śpię godzinę, śpię pół godziny. Ja mówię: dlaczego to robisz? Szerzę królestwo. Ja mówię: zajedziesz. Umrzesz wcześniej, niż powinieneś. Nie przeklinaj mnie, nie przeklinam się. Rozumiesz? W tym stanie był już nie jeden. Rozumiesz? Był taki prorok inteligentny, który tak szedł do przodu, że w ogóle wpadł w depresję. Nazywał się Eliasz. I kiedy ten Eliasz
wpadł w depresję i siedział na pustyni i mówił, chcę umrzeć. Dopiero co deszcz spuścił. Dopiero co Rydwan przegonił w ogóle. Pamiętacie o tym? On przegonił Rydwan. On zapieprzał 40 km na godzinę. Bo tyle biegnie koń. On przegonił Achaba, który jechał w Rydwanie. A potem usiadł na pustyni i mówi, umrę. A Bóg mówi do niego tak, Eliasz, ty się prześpi. Jest napisane, a kruki przynosiły mu mięso, czyli co? I najedz się białka. Rozumiecie? Ty się podszykuj białkiem, Eliasz, i ty się prześpi. Tobie nie ucieknie królestwo. On mówi, wszystko mi umyj. Że czemu... Wiesz co to jest, te wszystko mi umyj? To jest nadduchowość. Nadduchowość, przeostrzenie. U nas dużo jest ludzi takich przeostrzonych w kościele tutaj. Cały czas nie wiedzą, co robić, ostrzą się. Usiądą, pięć osób się zbierze, nie porozmawiają o tym, co u ciebie, jak się czujesz, tylko jakie jest twoje zaburzenie? To jest szok. Normalni ludzie siedzą przy kawie, herbacie i rozmawiają o swoich zaburzeniach. To nie jest szpital psychiatryczny. No ludzie. My nie mamy tu szpitala psychiatrycznego. Szpital kłocy. Zmieńmy napis. Przecież ludzie się spotykają, to się spotykają, żeby z sobą być. I powołał ich 12, aby z nim co? Byli. Amen? Byli. Czy jak przychodzisz do Boga, to się Bóg robi terapię? Nie robi. Terapia jest terapia, jest potrzebna, ale nie po to, żeby się terapeutyzować. Człowieku, nie wolno się przeostrzyć. Jak się przeostrzysz, to się stępisz. Ja ostrzę noże w domu. Ostrzę. I się przyglądam. I celowo czasami przeostrzam nóż. I ja go stępiam wtedy. Nóż musi być równo wyostrzony. Bo wystarczy za mocno pociągnąć i mamy tępy nóż z powrotem. Rozumiecie? Bo szlif zaczyna się łamać. Nadmierne wycieranie nosa powoduje krwotok, a on się myć cały chce. Rozumiesz? Jezus, ja się cały chcę umyć. Umyj mnie całego. Rzeczy mu Jezus, kto jest umyty, nie potrzebuje myć się. To bardzo ważne słowo. Kto jest umyty, nie potrzebuje myć się. Ja ani nie spędzam czasu przed Bogiem na ciągłym wyznawaniu mu grzechów, bo ja nie mam na to czasu. Rozumiecie, o co chodzi? I nie spędzam też czasu na ciągłym analizowaniu w ogóle swojej duszy, bo też nie mam na to czasu. Ja po prostu nie mam. Ani nie mam na to czasu, ani ochoty. Robi się robotę i się zapomina o temacie. A do Boga się nie przychodzi ciągle i się nie gdera przy ciebie, że jestem grzesznikiem, znowu zgrzeszyłem, znowu upadłem. Nie becz. Przestań beczeć przed tym Bogiem. Jesteś umyty. Kto raz został umyty, jest umyty. Kogo raz krew Jezusa obmyła, jest umyty. Ja nieraz powtarzam ludziom, Bogu w ogóle jest niepotrzebne nasze przepraszam. Przepraszam, to jest nam potrzebne. Taka terapia znowu. Idę do Boga, przepraszam Cię, Panie, bo to Tobie było potrzebne, nie Bogu, no nie Bogu, na litość Boską. Bóg nawet nie słyszy, jak mówisz do Niego przepraszam. Wiesz dlaczego? On usłyszał jedno przepraszam, 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Tam padło przepraszam. On tam świat ze sobą pojednał. Tam Jezus przeprosił za grzechy ludzi. I zamknął temat. Ten przeprasza z Boga, przepraszam, tylko wie, co robisz dla siebie. Jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, przepraszam Cię, Artur. Ja mówię, okej. Ale to mnie nie obchodzi. To jest Jemu potrzebne, bo ja się na Niego nie gniewam. Po prostu. Już nie mówię, nie ma za co. Rozumiesz? Bo wiem, że to jest Jemu potrzebne. Tak samo jak mi jest potrzebne na przykład przyjść przeprosić moją żonę, bo coś tam narobiłem.
Rzeczy mu Jezus, każdy, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się. Chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. Chyba tylko nogi, czyli Jezus mówi, że my mamy w swoim życiu dbać o to, co potencjalnie dotyka tego świata i pilnować, aby to było czyste. Czy ty dotykasz tego świata? Dotykasz zewnętrznymi rzeczami. Rozumiesz? Zewnętrznymi rzeczami. Często to, co odczuwacie jako ciężar, rozumiesz? Jest duchowym pyłem. Znajdujesz się gdzieś, w jakimś środowisku. Rozumiesz? Albo wszedłeś w jakąś rozmowę, albo po prostu upadłeś, zgrzeszyłeś, rozumiesz? I jest na tobie jakiś ciężar. To są rzeczy zewnętrzne. Rozumiesz? Zewnętrzne. I również to wymaga jedynie oczyszczenie tego wymaga jedynie uwierzenia w to, że jesteś czysty. Na czym polega oczyszczenie rzeczy zewnętrznych? Na uwierzeniu, że jest się czysty. Rozumiem. I na prostej decyzji, że nie będę chodził już po tych miejscach, które brudzą. A jeśli znowu by mi się przydarzyło, to znowu się szybciutko umyję, ale same nogi. Te zrozumienie tych słów pozwala na to, aby nie być potępionym, aby nie dać się potępić. Rozumiesz? Nie dać się potępić. Bo cały jestem czysty. Diabeł mówi, zgrzeszyłeś. A ty mówisz, nie, ja cały jestem czysty, jedynie nogi moje zgrzeszyły. Nogi zgrzeszyły. Idę Bogu nogi na. W ogóle zróbcie sobie eksperyment. Jak ktoś z was upadnie, zamiast paść na kolana, to usiądź i nogi zostaw. Złap swoją religię. Jak upadniesz następnym razem, to nie klękaj na kolana, tylko usiądź i wystaw nogi. Powiedz, Panie, obmyj mi nogi. Od razu to zmieni swoją relację z Ojcem. Zmieni relację. On jest dobry w myciu nóg. Rozumiecie? Nawet jest instrukcja, jak się myje nogi. Instrukcja, jak Bóg myje nogi. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Zobaczcie, o czym mówił. Mówił o tym, że ten, który jest między nimi, a ma go wydać, ma złą intencję. On tutaj mówił o intencji jednego z nich. Rozumiecie? O intencji. On powiedział, że nieczystymi są ci, którzy mają złe intencje życiowe. Bo dobra intencja zawsze doprowadzi cię do Jezusa. Człowiek o dobrej intencji życiowej zawsze przyjmie zbawienie. A człowiek o złej intencji życiowej nigdy nie przyjmie zbawienia. I powie, ja nie potrzebuję. Ja sobie poradzę. Zrobimy